Traktatu błogosławionego Alereda opata, przyjaźń duchowa. Jonatan, najznakomitszy wśród młodzieńców, nie bacząc na swe pochodzenie ani czekające go królestwo, zawarł przymierze z Dawidem, wprowadzając w ten sposób równość między sługą a panem. Ponad siebie samego stawiał Dawida, wygnanego przez ojca, ukrywającego się na pustkowiu. Skazanego na śmierć, przeznaczonego na zabicie i to tak dalece, iż uniżając siebie, jego zaś wywyższając, mówił: Ty będziesz królem, a ja będę drugim po tobie. Jakże wspaniały przykład prawdziwej przyjaźni. Rzecz to niezwykła. Król zagniewał się na swego sługę i podburzył przeciw niemu jako swemu rzekomemu wrogowi cały kraj. Zarzucając kapłanom zdradę. Morduje ich na podstawie samego tylko podejrzenia. Przetrząsa lasy, przeszukuje doliny, na szczytach i wzgórzach umieszcza zbrojne oddziały. Wszyscy obiecują uczynić oburzeniu króla. Sam tylko Jonatan, który miałby najwięcej powodów, aby znienawidzić Dawida, uznał, iż należy sprzeciwić się ojcu, ułatwić ucieczkę przyjacielowi, udzielić rady w tak wielkich przeciwnościach. Stawiając przyjaźń ponad królestwo, powiada: Ty będziesz królem, ja zaś będę drugim po tobie. Zauważ, jak bardzo ojciec starał się obudzić nienawiść do przyjaciela, obrzucając wyzwiskami, grożąc pozbawieniem królestwa, wskazując, iż dopuścił do utraty własnej czci. Nawet wtedy, gdy Dawid został skazany na śmierć, Jonatan nie opuścił przyjaciela. Dlaczego Dawid ma umrzeć? W czym zawinił, co uczynił? Narażał przecież swe życie, stając do walki z Filistynem, a ty radowałeś się. Dlaczego więc ma umrzeć? Na te słowa rozszalały król, usiłował przebić Jonatana włócznią, a dodając do gruźb obelgi, zawołał: Synu przewrotnej niewiasty, wiem, że miłujesz go na swoją hańbę i hańbę twojej niesławnej matki. Następnie wylał cały swój jad, aby zarazić nim serce młodzieńca, i dodał słowa, mające obudzić ambicje, wywołać zazdrość, rozniecić nienawiść i gorycz. Jak długo będzie żył syn Jessego, nie będzie bezpieczne Twoje królestwo. Kogóż nie dotknęłyby te słowa, któż nie odczułby zazdrości, czyjej miłości, szacunku i przyjaźni nie zniszczyłyby te słowa, nie osłabiłyby, nie skazały na zapomnienie. Jonatan, pełen miłości, pozostał wierny przyjaźni, odważny w obliczu gruźb, niezłomny wobec obelg, poświęcający królestwo dla przyjaźni, nie dbający o własną chwałę, ale pamiętający o wdzięczności, powiada: Ty będziesz królem, ja zaś będę drugim po tobie. Oto prawdziwa, doskonała, trwała i wieczna przyjaźń. Nie zniszczy jej zazdrość, nie osłabi podejrzenie. Nie zerwie pragnienie władzy. W obliczu wielkich prób nie ustąpi, pod uderzeniami się nie załamie, wobec udręk nie ugięta, wobec wielu niesprawiedliwości nie wzruszona. Idź więc i ty czyń podobnie.